Swift Nexus Bike. Swift Nexus Car. To co, jedziemy? Jedziemy, dobra. Tylko mam nadzieję, że się nie zabije o nic. Światełka trzeba włączyć oczywiście. Okej, hej, witajcie tutaj Nexus. Mam nadzieję, że będzie coś widać. Niestety mamy teraz bardzo specyficzną porę roku i o godzinie 16 już nic nie widać. I jeździ się prawie jak w nocy, tak? Dzisiaj zabiorę was w przejażdżkę samochodem. Tak, jakbyście nigdy samochodem nie jechali. Tak was potraktuję. Okej, a więc dzisiaj chciałem porozmawiać o jednej rzeczy. Znaczy, najpierw zacznijmy od tego, że w niedługim czasie będzie więcej troszeczkę vlogów, takich właśnie kameralnych, kamerowych, jakbym to mógł nazwać. Chyba czekajcie, już wyjeżdżamy w sumie z mojego osiedla. No dobrze, bo to już będzie więcej oświetlenia. O! Okej, dobra, niestety jedziemy tak trochę po ciemku, ale mam nadzieję, że mnie jakoś tam widać i mam nadzieję, że mnie słychać. A więc niedługo będzie troszeczkę więcej vlogów z racji tego, że jadę do Kanady na święta. Rok temu także na świętach byłem i coś tam udało mi się nagrać. Mój telefon jak zwykle daje głos. I głównie to były na przykład vlogi gdzieś tam z ciocią Jessiką. Już tam się z nią dogadałem, że w tym roku także coś takiego będziemy gdzieś tam robić, czyli jakieś vlogi z Kanady. Myślę, że bardziej pokażę wam od strony takiej życiowej, jakby jak tam się żyje w tej Kanadzie. Bo często właśnie zadawane mi są takie pytanie, jak tam jest, czy tu jest lepiej, czy jest lepiej w tym. Jest lepiej w Polsce czy w Kanadzie? No i ja postaram się gdzieś tam wam pokazać, wy sobie już ocenicie, jak to tam mniej więcej wygląda. Ja potłumaczę, pogadam, pojeździmy sobie, więc myślę, że będzie fajnie. No to skręcamy. Tak, no to jeżeli chodzi o vlogi. Teraz tak, teraz zabrałem was w przejażdżkę, mój telefon się wypieprzył jak zwykle. Zabrałem was w przejażdżkę z taką myślą, że opowiem wam co nieco na temat prawa jazdy. O, nauczyłem się w końcu to odmieniać prawidłowo. Bo ja jestem powiedzmy świeżo, znaczy nie wiem czy można nazwać to świeżo, ale jestem tutaj po poprawku. Już zdane mam, jeżdżę samochodem, wszystko fajnie, pięknie. No i wy, moi drodzy widzowie, często na live'ach czy nawet na filmach pytaliście się mnie: ej Nexus, jak tam prawo jazdy? Jak tam ci idzie? Zdałeś już? Ile tam jazd masz? Więc ogólnie interesowaliście się tym, co bardzo mnie cieszyło w sumie, że wiecie, jakoś gdzieś tam jakoś ktoś się mną interesuje. Tak słodko. No i dziś pokazuję wam, że tak, już zdałem wszystko. Więc wszystko już jest. No i chciałem wam tylko opowiedzieć mniej więcej, jak to było. Ja urodziny mam 21 maja, nie wiem, ktoś sobie pewnie zaraz zapisze i będzie mnie teraz stalkował. Nexus, masz urodziny za 21 dni. Nexus, masz urodziny za 241 dni. Więc mam nadzieję, że ktoś będzie taki widz dobry. No ale tak, chciałem powiedzieć, że ja zacząłem kurs w czerwcu. Chyba w czerwcu, tak, to był już czerwiec, bo było dosyć ciepło. I nawet mam jeszcze jakieś tam vlogi, o których mówiłem, że mam na przykład pierwszą jazdę i te sprawy. W czerwcu zacząłem i to mi się dosyć długo ciągnęło, ja muszę wam powiedzieć, to prawko, które ja robiłem. Z racji tego, że mnie troszeczkę na wakacje nie było, gdzieś tam były różne wyjazdy, różne jakieś eventy były organizowane oczywiście. Ja nie zawsze miałem na przykład czas, więc dopiero, znaczy spokojnie mogłem mieć to prawo jazdy powiedzmy na... Ktoś tutaj jedzie na tym rondzie? Nie jedzie. Dobra, spokojnie mogłem mieć to prawo jazdy na lato, tak bez problemu. Niestety troszeczkę się to przyciągnęło i dostałem je dopiero po lecie. To muszę przyznać, że troszeczkę taki był journey, taka przygoda dosyć fajna. Ja chodziłem do szkoły jazdy Galaxy w Gorzowie Wielkopolskim i muszę wam powiedzieć, że jestem naprawdę zadowolony. Miałem takiego bardzo fajnego instruktora, nazywał się Arek. Panie Arku, jeżeli pan to ogląda, to bardzo pana pozdrawiam. I powiem wam, że ja jak szedłem na teorię w ogóle uczyć się tego prawa jazdy, tak, i uczyć się jeździć te sprawy, poprawię troszeczkę kamerkę. Jak uczyłem się jeździć te sprawy, to ja najpierw takie miałem dosyć negatywne nastawienie, bo Jezu, będę musiał chodzić na zajęcia, będę musiał chodzić coś tam robić, te sprawy. I nie chciało mi się, szczerze mówiąc mi się naprawdę nie chciało. Ale później
jak, no, poznałem tego pana troszeczkę lepiej i on dosyć fajnie prowadził zajęcia, przykładowo miał taki specyficzny styl nauczania i on tłumaczył tak bardzo życiowo, na przykład, nie wiem, tłumaczył mi, że w samochodzie są światła pozycyjne. Tak, są światła pozycyjne i tłumaczył to w ten sposób: słuchaj, w seksie są pozycje czy postoje? I tak mi to po prostu zapadło w pamięć, że no w sumie podczas takiej czynności są też postoje, ale bardziej są pozycje, tak? I mi się dosyć spodobało, powiedzmy, i jakoś to zawsze miło wspominam te zajęcia, zawsze gdzieś tam coś mi wytłumaczy, na przykład: słuchaj, jak jedziesz gdzieś tam, powiedzmy, jakąś polną drogą, nagle widzisz jakiegoś pijacha, który wraca gdzieś z jakiejś imprezy czy coś, no co robisz? No przecież wie, tam nie włączasz świateł czy coś tam. No takie dosyć fajne rzeczy, muszę powiedzieć, że zapada w pamięć, naprawdę. I wszystko mi się przydało. Czy ja miałem jakieś przygody związane z prawkiem jazdy? No w sumie nie, to było takie dosyć standardowe. No umawiamy się, jedziemy, jeździmy sobie, zawsze coś tam sobie gadaliśmy, tak? Ale tak to chyba jakichś szczególnych przygód nie miałem. Nigdy nie przypieprzyłem w nic. Nigdy w nikogo nie wjechałem. Oczywiście parę razy dostałem po heblach od pana, bo wiecie, zawsze jakieś tam błędy się popełniało. Jak to na prawku. Kurde, te moje drogi tutaj w Gorzowie są straszne. Jedziemy, jakbyśmy, kurde, jechali, nie wiem, na jakieś... Już myślę, że w jakiejś dżungli byłyby lepsze drogi niż tutaj. No ale chciałem powiedzieć, że... Zjedziemy kawałek. Co do samego egzaminu, właśnie egzamin, to jest też ważne. Egzamin teoretyczny zdałem za pierwszym razem. Ja naprawdę nie wierzyłem, co się dzieje, bo wyglądało to mniej więcej tak, że ktoś tam jedzie, jadą. Trzeba będzie ich tutaj puścić. Proszę, ja mam ustąpić pierwszeństwa. No ale już mogę zapierdzielać, dobra. W sumie pada deszcz ze śniegiem, kurczę, taka dosyć nieciekawa pogoda, żebym się wybrał. Na szczęście już mam założone opony zimowe. Egzamin teoretyczny zdałem za pierwszym razem i to wyglądało mniej więcej tak, że ja sobie siedzę i robię te zadania, mówię: ja pierdzielę, co to w ogóle są za zapytania, co to w ogóle ma być? Patrzę na lewo, koleś nie zdał, patrzę na prawo, koleś nie zdał, patrzę za siebie, same praktycznie niezdane. Ja tak mówię: o Boże, ja już też tak sobie myślę, że spieprzyłem parę zadań. Mówię: koniec, też nie zdałem. Kończę egzamin, bo już ostatnie pytania to ja tak po prostu klikałem. Kończę egzamin i co się okazuje? Zdałem. 72 na 74 punkty. Jaki ja byłem wtedy szczęśliwy. Ja pierdzielę, nawet sobie nie wyobrażacie. No a jazdę zdałem za drugim razem. Za pierwszym razem miałem taki przypadek, że to oczywiście zaraz uznacie za tłumaczenie się, ale na łuku najechałem na linię, gdzie nie można najechać na linię. I to mniej więcej wyglądało tak, że jak ja zjeżdżałem z łuku, tyłem jechałem, najechałem na linię, bo we mnie dosłownie przy zakręcie pieprznął taki promień światła, wyszło gdzieś za chmury jakieś, wiecie, za chmury wyszło słońce, no i nie fartem dostałem po oczach i oślepiło mnie troszeczkę, zjechałem na bok i niestety nie zdałem, tak, zawieźli mnie z powrotem. No i za drugim razem już dostałem ten sam samochód, tego samego egzaminatora i dosłownie wszystko to samo, tak? I czekajcie, czy my możemy jechać tu prosto? Możemy jechać w sumie prosto. W sumie możemy zjechać sobie na bok, tak? Jedziemy sobie na bok. Jedziemy sobie tędy. Jesteśmy teraz akurat w mieście. Jest dosyć nieciekawy ruch. Mam nadzieję, że tutaj jakoś tą kamerę... Ta kamera wygląda. Ja wyglądam strasznie. O Jezu, jaki jestem czerwony. No tutaj pełno świateł jest. Kurde, już pozawieszali lampki, wszystko święta wszędzie. Pierdziele. No tak, ale drugi raz wyglądał w ten sposób, że wsiadłem, wszystko pojechałem. Na rampie niestety zgasł mi samochód raz. Zgasł mi z tego powodu, że za szybko puściłem sprzęgło, wiecie? Ale w sumie tam koleś powiedział: a dobra, słuchaj, to jeszcze raz, ale bo nie może zgasnąć samochód, ale spróbuj jeszcze raz. Udało się, pojechałem, wróciłem zadowolony i zdałem. I już jest okej. I mam już prawko od, nie wiem, dwa tygodnie, można, chyba dwa tygodnie. I powiem wam, że styl życia zmienia się kompletnie, jeżeli się zdobędzie już to prawo jazdy. W sumie to traktuję jak jakiegoś mounta. Z tego powodu, że oczywiście, jeżeli ktoś będzie miał samochód na początek, czy gdzieś tam od rodziców, czy samemu sobie gdzieś załatwia, bo rodzice mu kupią. I to wygląda mniej więcej tak, że możecie sobie pojechać kiedy chcecie, gdzie chcecie, wiecie. No to jest bardzo, bardzo przyjemne, tak sobie
takie coś, bo wcześniej trzeba było, ja musiałem na przykład ładować się w autobus, pół godziny tu, pół godziny tam, nagle zlatywał cały dzień, tak, to ładuje się teraz w samochód i jest dosyć przyjemnie, więc o, kamera odjeżdża, nie odjeżdża mi, jeszcze nie, jeszcze chwila, no i tak to mniej więcej wyglądało. Wiem, że teraz także jest dużo osób, które nadal zdaje. Mam jeszcze dużo kolegów, którzy także gdzieś tam uczą się, zdają. I widzowie, ja także chciałem powiedzieć wam, że powodzenia dla wszystkich, dla całego rocznika 9.5, który teraz zdaje w sumie. I już w sumie jest grudzień, więc nawet 9.6 chyba już mógłbym zdawać, tak? Bo wiem, że prawko można zacząć 3 miesiące przed, czyli jeżeli ktoś się urodził w styczniu, tak, to już w sumie może robić prawko. Miałem w sumie jedną taką koleżankę, która już w grudniu chyba zdała, bo w grudniu zdała, a miała urodziny w sumie już nawet nie wiem kiedy, ale miała bardzo szybko, chyba pierwsza w ogóle w mieście jakiekolwiek zdanie. Kto jedzie, koleś nie jedzie, no to my wyjeżdżamy na rondo. Dobra. Zjeżdżamy sobie tutaj. To jest mój zjazd na rondzie. I mój telefon się odzywa. No, więc kurczę, powodzenia dla wszystkich, którzy zdają. I do zobaczenia. Mam nadzieję, że podobał wam się vlog. Ja sobie troszeczkę tego tak pogadałem jeżdżąc. Wiem, że troszeczkę tutaj kamera zlatała, ale ja mam tu taki partyzancki naprawdę sposób jeżdżenia. Sposób kamerowania w sumie. Dobra, zjedziemy. Aktualnie znajdujemy się przy Nowa Park. Przyjechaliśmy sobie z mojego osiedla do Nowa Park. Dosyć to długie musi być. Przynajmniej zobaczę, jak ja jechałem. Możecie teraz zobaczyć, jak to mniej więcej wygląda. Jest czerwone światło. I jak tutaj wygląda. Jeżdżą samochody. A ja tutaj na ścierce takiej sobie położyłem. Widzicie? Taką ściereczkę. Ona jest różowa. I ją położyłem tak, żeby ten... No dobra, mamy zielone światło. Nikt za nami nie stoi. Więc nas nie opierdzieli, że stoimy sobie i gadamy zamiast jechać. Kręcamy! Prawie umarłem! Dobra, no to trzymajcie się. Do zobaczenia, cześć! Coca-Cola Vanilla? What? Opakowanie wygląda jak, kurde, dosłownie, nie wiem, jak z jakiegoś meksykańskiego przemytu. Może dobre.